Oto wizja przyszłości. Statek kosmiczny, w którym każdy będzie mógł odbyć podróż w kosmos i bezpiecznie powrócić na Ziemię. Dzięki niemu wszechświat stanie otworem przed zwykłymi ludźmi. Takie są marzenia naukowców, którzy pracują nad nową generacją wahadłowców. Nowoczesne maszyny. Wahadłowce. W bliskiej przyszłości loty kosmiczne będą codziennością. Kosmos będzie wkrótce równie zatłoczony jak obecnie przestrzeń powietrzna. Orbita Ziemi stanie się gigantycznym placem budowy. Powstaną dziesiątki stacji kosmicznych. Stworzenie tych obsługujących tysiące satelitów komunikacyjnych zawieszonych w próżni miast umożliwi dokładniejsze badanie kosmosu. Flota wahadłowców będzie szybko i tanio transportować ludzi i towary. Dzięki stałemu postępowi technicznemu stanie się możliwa budowa coraz większych i coraz bardziej złożonych stacji kosmicznych, prawdziwych wrót do wszechświata. Już dziś te marzenia stają się rzeczywistością. To niesamowite, co potrafi zrobić człowiek. Jestem pod wrażeniem. Dajcie mi szansę, to polecę. Oto pierwszy prawdziwy wahadłowiec powracający z podróży wokół naszej planety. Zbudowany w Stanach Zjednoczonych prom kosmiczny jest pierwszą maszyną, która może latać zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i w ziemskiej atmosferze. Wykonał już ponad 80 lotów, zabierając na orbitę ziemską ponad 200 kosmonautów. Jeżeli ktoś lubi przygody, powinien przelecieć się promem kosmicznym. Nie ma nic lepszego niż znaleźć się w statku kosmicznym napędzanym silnikiem rakietowym. Potem na orbicie okrążasz Ziemię w 1,5 godziny i widzisz 16 wschodów i zachodów Słońca każdego dnia. T-minus 12, 10, 9, 8, 7, we have a go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff.
Aby prom mógł pokonać siłę ziemskiej grawitacji i wydostać się w przestrzeń kosmiczną, musi zostać rozpędzony za pomocą potężnych silników rakietowych do prędkości 23 tysięcy km na godzinę. Gdy to się uda, prom musi być zdolny do poruszania się w przestrzeni kosmicznej, gdzie brak atmosfery sprawia, że skrzydła stają się bezużyteczne, a silniki nie mają tlenu do spalania. Prom musi chronić swą załogę przed najbardziej niebezpiecznym otoczeniem, w jakim kiedykolwiek znalazł się człowiek. Powracając z kosmosu, prom przechodzi przez ziemską atmosferę. W wyniku tarcia wytwarza się wówczas temperatura, która w ułamku sekundy mogłaby zmienić załogę w garstkę popiołu. Już od początków awiacji wielu zapaleńców marzyło o skonstruowaniu samolotu kosmicznego. W 1929 roku niemiecki konstruktor samochodów Fritz von Opel odbył lot szybowcem napędzanym silnikiem rakietowym. Szybowiec przeleciał niecałe 2 km w 75 sekund. Były to narodziny samolotu odrzutowego. W ciągu najbliższych 40 lat ta prymitywna maszyna ewoluuje w samolot zdolny dotrzeć do granic atmosfery. Jeszcze przed rokiem 1967 samolot doświadczalny X-15 osiągał wysokość 91 km, czyli połowę drogi do orbity okołoziemskiej. Ci pionierzy awiacji, którzy docierali do granic atmosfery, byli w pewnym sensie pierwszymi astronautami. Ale ówczesna technika nie pozwalała na skonstruowanie samolotu, który byłby w stanie opuścić Ziemię, a potem bezpiecznie na nią powrócić. Wyścig o pierwszeństwo w kosmosie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim sprawił, że zadowolono się prostszym rozwiązaniem – brutalną siłą. W 1969 roku NASA odniosła swój największy sukces. Człowiek wylądował na Księżycu. Lecz już wtedy, mimo tak spektakularnego sukcesu, dalsze badania kosmosu stały pod znakiem zapytania. Gigantyczną rakietę Saturn V można było użyć tylko raz. Każda wyprawa w kosmos wymagała budowy nowej rakiety. Koszty okazały się zbyt duże. NASA stale prowadziła próby z innymi rodzajami rakiet, które mogłyby być używane wielokrotnie. Przyszłość lotów na orbitę należy do potomków tego statku kosmicznego. DCX-A był pierwszym statkiem, który po zakończeniu misji mógł powrócić na Ziemię. Próby z jego prototypem stanowiły początek nowej ery w historii aeronautyki, ery tanich podróży kosmicznych. Na orbitę wynosił go wyłącznie napęd jego własnych silników rakietowych. Nie miał żadnych odłączanych rakiet nośnych. Rozmieszczenie dysz silników rakietowych umożliwiało mu manewrowanie i lot w dowolnym kierunku. Ponieważ był zbudowany z super lekkich materiałów, ponad 90% jego masy startowej stanowiło paliwo. Na koniec każdego lotu ta niezwykła maszyna lądowała na ogonie w pozycji startowej. Thank you.
Próby z DCXA dostarczyły wielu ważnych informacji, które w przyszłości umożliwią skonstruowanie wahadłowca XXI wieku. Pierwszym następcą DCXA jest Venture Star. W atmosferze ziemskiej Venture Star zachowuje się jak samolot, na orbicie jak statek kosmiczny. Jeśli Venture Star wejdzie do użytku w 2004 roku, jak planują jego konstruktorzy, rozpocznie nową erę w transporcie. Wyposażony w najnowocześniejszy system izolacji termicznej i nowy typ napędu, będzie startował i lądował o własnych siłach, bez użycia rakiet nośnych. Już 7 dni po powrocie z kosmosu będzie zdolny do ponownego startu, a co najważniejsze, koszt jednego lotu Venture Star będzie 10 razy mniejszy od kosztu wystrzelenia rakiety kosmicznej. Kolejnym projektem, którego realizację zaplanowano na XXI wiek, jest Megalifter. Dzisiejsze rakiety i wahadłowce muszą zabierać na pokład olbrzymie zapasy paliwa. Ale Megalifter nie będzie potrzebował paliwa. Potężne pole elektromagnetyczne będzie rozpędzać go do prędkości wystarczającej, aby dostać się na orbitę. Ale na razie jedynym odbywającym loty w kosmos wahadłowcem jest prom kosmiczny. Obecnie NASA dysponuje 4 takimi promami: Columbia, Discovery, Endeavour i Atlantis. Każdy z nich może być wykorzystywany wielokrotnie. Nie potrafią same wystartować, ale same powracają na Ziemię. Cztery promy należące do NASA pokonały w sumie odległość 16 miliardów kilometrów i przetransportowały na orbitę ponad 9 tysięcy ton ładunku, satelitów i innych urządzeń komunikacyjnych. Stanowi to 60% wszystkich ładunków, które znalazły się na orbicie. Tu w kosmosie nie ma grawitacji, więc kosmonauci prowadzą na pokładzie promu eksperymenty, których przeprowadzenie na Ziemi jest niemożliwe. W swych kosmicznych laboratoriach naukowcy, inżynierowie i lekarze uczą się, jak radzić sobie ze stanem nieważkości. Lecz aby dostać się w miejsce swego przeznaczenia, ten nie większy od pasażerskiego odrzutowca wahadłowiec musi wytrzymać próbę, jakiej nie przechodził dotąd żaden samolot. Booster ignition and lift off of Endeavour in pursuit of a Japanese satellite. There has never been. Przechodzi prawdziwą próbę ogniową. Kosmonauci siedzący w swym niewielkim statku zostaną wystrzeleni w przestrzeń kosmiczną za pomocą najpotężniejszych na świecie rakiet. Gdy uruchamiane są główne silniki rakietowe, wydobywający się z nich gorący gaz eksploduje z prędkością przekraczającą 13 tysięcy km na godzinę. Powstające w ten sposób fale akustyczne są tak potężne, że wywołane przez nie drgania mogłyby zniszczyć wahadłowiec. Aby temu zapobiec, gdy silniki osiągają moment maksymalnego ciągu, prawie 1,5 miliona litrów wody zostaje wypuszczone do kanałów pod promem. Obłoki pary wodnej i spalin tworzą krąg o promieniu 3 km.
Gdy prom nabiera prędkości, gęsta atmosfera ziemska wywiera ogromne ciśnienie na jego lekki, aluminiowy kadłub. Aby uchronić prom od zmiażdżenia, główne silniki automatycznie zmniejszają siłę ciągu, aż do momentu, gdy osiągnięte zostaną górne, rzadsze warstwy atmosfery. Gdy ciśnienie zmniejsza się, prom przyspiesza, osiągając prędkość 24 tysięcy km na godzinę. Po odłączeniu rakiet nośnych na paliwo stałe, prom musi przebyć jeszcze 80 km, zanim wydostanie się na orbitę. W tym pomagają mu trzy potężne silniki główne na paliwo ciekłe. Gdy zostaje odłączony zewnętrzny zbiornik z ciekłym paliwem, załoga ma już za sobą pierwszą fazę podróży. Czas na orbicie jest bardzo kosztowny, dlatego ciągle byliśmy czymś zajęci. Ale gdy tylko znalazłem trochę wolnego czasu, spojrzałem przez okno na Ziemię w dole, a potem w tę czarną otchłań kosmosu. Gdy tak patrzyłem, słyszałem jednocześnie delikatny szum wiatraczka w kabinie statku. Pomyślałem wtedy, że wszystko na tym promie działa tak wspaniale i gładko, że w ogóle nie myśli się o tym wszystkim na zewnątrz, przed czym on nas chroni. Wewnątrz wahadłowca muszą zostać stworzone i utrzymane odpowiednie warunki, w których mogliby funkcjonować zarówno ludzie, jak i maszyny. Podczas gdy kosmonauci wykonują swoje zadania, system podtrzymywania życia automatycznie wykonuje swoją pracę, dostarczając im wszystkiego, czego potrzebują, aby przeżyć. Powietrze wewnątrz statku jest wymieniane co 7 minut, a odpowiednie urządzenia kontrolują jego temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Pokładowe generatory promu muszą zasilić jego potężne komputery i inne urządzenia elektroniczne. Wytwarzana przez nie w ciągu jednej misji energia równa się tej, jaką 150 gospodarstw domowych zużywa przez 2 tygodnie. Produktem ubocznym pracy generatorów są duże ilości czystej wody. Załoga zużywa jej część, zaś reszta zostaje usunięta na zewnątrz, gdzie błyskawicznie zamienia się w kryształki lodu. Prom dysponuje również napędem umożliwiającym mu manewrowanie w pozbawionej atmosfery i grawitacji przestrzeni kosmicznej. Stanowią go 44 małe dysze rozmieszczone na dziobie i na ogonie wahadłowca. Z dysz wydobywają się jedynie bardzo małe ilości gazu, ale ponieważ w przestrzeni kosmicznej nie ma tarcia ani grawitacji, dzięki temu pozornie słabemu napędowi prom może rozwijać zawrotne prędkości. Drugą zaletą tego systemu napędowego jest jego precyzyjność. Za jego pomocą można wykonywać manewry z dokładnością do centymetra. Te niezwykłe możliwości promu pozwoliły jego załodze na połączenie się z rosyjską stacją orbitalną Mir,
mimo że zarówno wahadłowiec, jak i stacja mknęły przez kosmos z prędkością 29 tysięcy km na godzinę. Celem tego spotkania nie było jednak zaimponowanie opinii publicznej. Dzięki niemu zbliżyliśmy się o krok do stworzenia nowej generacji stacji kosmicznych, w których ludzie będą żyć i pracować. Ale precyzję, z jaką można manewrować promem, wykorzystano również przy innej okazji. Najbardziej spektakularnym zadaniem wykonanym przez załogę promu było przechwycenie i naprawa krążącego na orbicie okołoziemskiej teleskopu Hubble'a. Wahadłowiec przechodzi najcięższą próbę, gdy po zakończeniu misji powraca na Ziemię. Wymaga to pokonania 19 tysięcy km w czasie krótszym niż 60 minut. Aby zacząć swą niebezpieczną podróż do domu, musi najpierw zmniejszyć prędkość. Potem potężny strumień gazu z dysz ogonowych sprawia, że prom błyskawicznie przeskakuje na niższą orbitę. Jest już w drodze do domu. Teraz nie ma już odwrotu. Silniki główne są pozbawione paliwa, które zużyto podczas startu. Prom zostaje ustawiony dziobem do góry. W tej pozycji za 30 minut wejdzie w atmosferę ziemską, gdzie napotka ścianę ognia. Żadna maszyna latająca nie musiała dotąd przechodzić przez taką próbę. Gdy siedzisz w fotelu pilota, twoje nogi są dosłownie w odległości kilku cali od nagrzanej do 3000 stopni Celsjusza powierzchni kadłuba. To jakby próbować przelecieć samolotem przez środek wulkanu. Aby prom mógł bezpiecznie przechodzić przez ziemską atmosferę, został pokryty specjalną warstwą izolacyjną. Badania w tunelu aerodynamicznym wykazały, że podczas przejścia przez atmosferę każdy obszar promu nagrzewa się w różnym stopniu. Te wykonane kamerą termowizyjną zdjęcia nocnego lądowania promu wyraźnie pokazują, że zarówno dziób, jak i krawędzie skrzydeł osiągają temperaturę wulkanicznej lawy. Aby wytrzymać takie temperatury, powierzchnie te zostały pokryte specjalnie wzmocnionym węglem, odpornym na temperaturę do 5500 stopni Celsjusza. Górna powierzchnia kadłuba nie jest wystawiona na takie temperatury. Została więc pokryta czymś w rodzaju poduszek z włókna szklanego. Wykonano je ręcznie w warsztatach NASA. Do pokrycia każdego promu zużywa się około 2000 takich poduszek. Największym obszarem wymagającym specjalnego zabezpieczenia jest dolna część kadłuba promu. Pokryto ją więc 25 tysiącami krzemionkowych płytek. Każda płytka jest inna. Każdą z nich zaprojektowano tak, aby pasowała do konkretnego miejsca w poszyciu promu. Płytki jedna po drugiej zostają starannie przyklejone w odpowiednich miejscach za pomocą specjalnego krzemowego kleju, który zachowuje elastyczność w przedziale temperatur od bliskiej zeru absolutnemu do prawie 9000 stopni Celsjusza. Gdyby klej stracił elastyczność, płytki zaczęłyby odpadać. Płytki tak efektywnie usuwają ciepło, że już w kilka sekund po wyjęciu ich z pieca rozgrzanego do 3600 stopni Celsjusza można je przenosić gołymi rękoma. Podczas pierwszego lotu promu kilka płytek odpadło. Spowodowało to jego uszkodzenie, ale mimo tego udało mu się bezpiecznie powrócić na Ziemię. Każda płytka waży jedynie kilkadziesiąt gramów i jest wypełniona specjalną pianką. To delikatne poszycie, na które składają się krzemionkowe płytki i poduszki z włókna szklanego, stanowią jedyną ochronę promu podczas jego ognistej drogi do domu. Prom opada z wysokości 190 km na wysokość 120 km, gdzie z prędkością prawie 25 tysięcy km na godzinę uderza w ziemską atmosferę. Załoga w specjalnych kombinezonach siedzi przypięta pasami do foteli.
to na wypadek, gdyby wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Na zewnątrz prawdziwe piekło, które ich statek musi znieść, aby mogli bezpiecznie powrócić na Ziemię. Opadając w coraz gęstsze warstwy atmosfery, wahadłowiec zderza się z trylionami cząsteczek gazów, które zamieniają się w chmurę naładowanej elektrycznie plazmy. Wewnątrz chmury plazmy otaczającej wahadłowiec panuje temperatura zbliżona do temperatury powierzchni Słońca. Aby zmniejszyć nieco prędkość prom, leci zygzakiem. Dwadzieścia minut do lądowania. Tarcie sprawiło, że powierzchnia promu rozgrzała się do temperatury 5400 stopni Celsjusza. Gdy wynurzy się już ze swego ognistego kokonu, ma przed sobą ostatni etap podróży. 800-kilometrowy lot ślizgowy do lądowiska. Pokona tę odległość w niecałe 10 minut. Gdy komputer pokładowy zaczyna wyczuwać gęstszą atmosferę ziemską, statek kosmiczny staje się samolotem, który utrzymuje się w powietrzu dzięki sile nośnej skrzydeł. Konwencjonalne stery przejmują od dysz zadanie utrzymania kierunku. 45,000 feet, range 23 miles. Mimo że prom jest pozbawiony jakiegokolwiek napędu, szybuje ku Ziemi z prędkością 4800 km na godzinę. Ponieważ leci z prędkością ponaddźwiękową, daje się słyszeć charakterystyczny grzmot towarzyszący przekroczeniu bariery dźwięku. Prom zbliża się do lądowiska z prędkością 20-krotnie przekraczającą prędkość konwencjonalnych samolotów. Na minutę przed lądowaniem komputer oddaje stery kapitanowi. Przez setki godzin kosmonauci trenowali, aby nie zawieść w tym jedynym momencie, kiedy sterują promem. Wahadłowiec bezpiecznie powrócił na Ziemię. Loty promów kosmicznych to najważniejszy program lotów załogowych realizowany przez NASA. Zaś stworzenie wahadłowca to ich największy sukces. Lecz Amerykanom nie udało się zachować monopolu na statki kosmiczne wielokrotnego użytku. Oto radziecki prom kosmiczny Buran. Burana zbudowano na początku lat 80. Jego konstrukcja uderzająco przypominała prom zbudowany przez NASA. Później konstruktorzy Burana przyznali, że przy jego budowie korzystali z kopii planów amerykańskiego wahadłowca. Buran był przeznaczony do transportu ładunków na orbitę okołoziemską, ale aby tego dokonać, sam musiał najpierw stać się ładunkiem najpotężniejszej na świecie rakiety o nazwie Energia. W 1988 roku Buran odbył swój pierwszy i jedyny lot. Bezzałogowy wahadłowiec, kierowany wyłącznie przez komputer, okrążył dwukrotnie Ziemię i po 3 godzinach powrócił bezpiecznie, witany okrzykami radości.
Rozpad Związku Radzieckiego i kłopoty ekonomiczne, w jakich znalazła się Rosja, spowodowały, że program lotów wahadłowców został zawieszony. Będący niegdyś dumą programu badań kosmicznych Buran został uziemiony. Ale zanim to się stało, udało mu się udowodnić, że możliwy jest bezzałogowy lot wahadłowca. Kiedy zaczynałem latać, wszędzie były jakieś rączki, kable i przełączniki. Teraz jesteś zdany na komputer. Musisz mu zaufać, musisz, bo po prostu nie masz wyboru. Wszystko od niego zależy. Start promu kosmicznego. Odległym o 5 km od wyrzutni bunkrze ze zbrojonego betonu 300 techników przygotowuje się do najbardziej krytycznego momentu całej misji. Prom jest dosłownie wypełniony ciekłym tlenem i wodorem. To niezwykle dramatyczna sytuacja. Tysiące rzeczy może pójść niezgodnie z planem. Trzeba to wszystko kontrolować. Na 20 sekund przed startem proces ten staje się zbyt skomplikowany, aby mogli nim kierować ludzie. T-minus 15 seconds. 12, 11, 10, 9, 8. We have a go for engine start. 3, 2. W czasie, gdy uruchamiane są główne silniki wahadłowca, ukryte w jego wnętrzu komputery każdej sekundy podejmują około 4 milionów decyzji. Los załogi zależy od tego, czy decyzje te będą właściwe. Prom kosmiczny został zaprojektowany tak, aby mógł funkcjonować w najbardziej niezwykłych i niedogodnych warunkach. Bez swoich komputerów ten niezwykle niestabilny samolot kosmiczny zwaliłby się na Ziemię w ciągu kilku sekund. Komputery muszą sterować jego lotem od startu do lądowania. Mimo że komputery pokładowe promu skonstruowano przed ponad 20 laty, do dziś ich możliwości i niezawodność wydają się zadziwiające. Na pokładzie każdego wahadłowca znajduje się 5 identycznych komputerów. Wspólnie kontrolują miliony urządzeń i elementów promu. To, co jest naprawdę niezwykłe w tych komputerach, to fakt, że oprócz monitorowania wszystkich systemów statku, muszą równocześnie przewidywać wszystkie możliwe scenariusze sytuacji i wybierać najlepsze rozwiązania, i do tego nie mogą się pomylić, bo w kosmosie nie dostaje się drugiej szansy. W każdej sekundzie lotu wahadłowca ponad 10 milionów czujników rejestruje informacje i przekazuje je do komputerów za pomocą 3000 km przewodów. Komputery, stale upewniające się, czy nie popełniono gdzieś błędu, rozwiązują napotkane problemy w niezwykły sposób. Jak elektroniczna ława przysięgłych, dyskutują o problemie, a potem podejmują decyzje w drodze głosowania. Komputery stale rozwiązują poważne problemy, nie informując nawet o tym załogi. Na 80 udanych startów odwołano jedynie 5. We wszystkich przypadkach komputery zatrzymywały cały proces na mniej niż 3 sekundy przed uruchomieniem głównych silników. Discovery is now in the safe configuration, crew is in no danger.
Za każdym razem komputery podejmowały właściwą decyzję. Sukces w badaniach kosmosu odnosi się dzięki obsesji bezpieczeństwa. Tu nie ma błędów wybaczalnych. Tu nie ma miejsca na choćby najmniejszy błąd. Nie możemy sobie na to pozwolić. Tu chodzi o ludzkie życie. Ręce, w których spoczywa bezpieczeństwo załogi, to ręce 300 programistów, którzy spędzili 3 lata tworząc programy dla każdej misji. Cyfra po cyfrze, litera po literze tworzą program, który będzie kontrolował funkcjonowanie promu w każdej sekundzie jego misji. Tworzą elektroniczny mózg. Gdy stawką jest ludzkie życie, nie ma miejsca na błąd. Aby upewnić się, że jest niezawodny, program zostaje poddany serii najbardziej rygorystycznych na świecie testów. Jeszcze przed lotem komputer wielokrotnie odbywa całą misję na sucho. Tworzy przy tym i rozwiązuje wszystkie problemy, które mogą pojawić się podczas jej wykonywania. We have a go for engine start. Ale gdy komputer uruchomi silniki rakiet nośnych, wtedy nie ma już odwrotu. Żadna maszyna stworzona przez człowieka nie dysponuje taką mocą. Do wyniesienia wahadłowca na orbitę ziemską konieczne są dwa systemy napędowe. Pierwszy stanowią dwie rakiety nośne na paliwo stałe, drugi zaś trzy silniki na paliwo ciekłe umieszczone w kadłubie promu. Te trzy silniki w kadłubie wahadłowca to jedyne napędzane paliwem ciekłym silniki rakietowe wielokrotnego użytku, jakie dotąd zbudowano. Powinny wytrzymać 55 lotów. Jakkolwiek niewielkie i lekkie, są to najdoskonalsze i najpotężniejsze silniki rakietowe o tym rozmiarze. Te silniki są niezwykle potężne. Oczywiście muszą być potężne, jeżeli mają wynieść wahadłowiec w górne warstwy atmosfery w ciągu 30 sekund. Ich paliwo to mieszanka ciekłego wodoru i ciekłego tlenu. Każdy silnik ma moc ponad 12 milionów koni mechanicznych, więcej niż 64 tysiące ośmiocylindrowych silników samochodowych. Aby uzyskać taką moc, muszą być odporne na niezwykle wysoką temperaturę i potężne ciśnienie. Kiedy te silniki są uruchamiane, to jesteśmy świadkami najbardziej dramatycznego uruchomienia zimnego silnika na świecie. Tuż przed startem ten wypełniony ciekłymi gazami silnik jest dosłownie zamrożony. Gdy zostaje uruchomiony, w ułamku sekundy temperatura skacze z poniżej zera do prawie 10 tysięcy stopni Celsjusza. Ale podczas startu te silniki dostarczają jedynie 1/4 niezbędnej mocy. Tylko 1 metr od kabiny kosmonautów znajdują się wypełnione ponad 500 tonami stałego paliwa rakiety nośne. W ciągu niespełna 2 minut są w stanie wynieść prom na wysokość 50 km i nadać mu prędkość 9-krotnie przekraczającą prędkość dźwięku. Oprócz swych widocznych zalet, te silniki rakietowe mają także jedną bardzo poważną wadę. Raz uruchomionych nie można już wyłączyć. 28 stycznia 1986 roku przekonała się o tym załoga Challengera. Był to najgorszy wypadek w historii NASA. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up. 3 engines now at 104%. Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. Najdoskonalsza ze skonstruowanych przez człowieka maszyn zawiodła. Jak do tego doszło? Wkrótce po starcie w prawej rakiecie nośnej pojawiła się szczelina, przez którą zaczęły wydostawać się płomienie. Na zdjęciach widać język płomienia liżący zbiornik z paliwem ciekłym. Chwilę potem wydostające się z boku rakiety płomienie przepaliły mocującą ją obręcz, co spowodowało, że rakieta przechyliła się i przebiła zbiornik z ciekłym paliwem. Nastąpiła eksplozja ponad 2 milionów litrów ciekłego wodoru. Ale to nie wybuch zabił załogę Challengera. Mała kabina, w której wnętrzu znajdowała się załoga, pozostała nietknięta. Jest widoczna na zdjęciach, jak spada do oceanu. Wielu ekspertów uważa, że wewnątrz kabiny część załogi była nadal przytomna, aż do momentu zderzenia z powierzchnią oceanu 2 minuty po wybuchu. Po tym wypadku loty pozostałych promów kosmicznych zawieszono na 2 lata. W tym czasie zmieniono konstrukcję rakiet nośnych i wprowadzono nowe systemy bezpieczeństwa, zwiększające szanse przeżycia załogi w wypadku katastrofy. Ale na szczęście w trakcie 50 lotów, jakie wykonały promy kosmiczne po katastrofie Challengera, nie było już więcej nieprzewidzianych wypadków. Z najdoskonalszą z maszyn wiąże się jeszcze jeden problem. Powoli staje się przestarzała. Prom kosmiczny to wspaniała maszyna. Robi to wszystko, czego od niego chcemy, ale zaprojektowano go w latach 70. Wszystkie rozwiązania są przestarzałe i bardzo kosztowne. Jednorazowy zbiornik na paliwo ciekłe to czyste marnotrawstwo. Tak samo rakiety nośne, które musimy wymieniać za każdym razem. Zbliżając się do roku 2000, zauważamy, że stara generacja promów kosmicznych stanowi poważny problem. Są niezwykle kosztowne. Ich eksploatacja jest po prostu nieopłacalna. Utrzymanie należącej do NASA floty 4 promów kosmicznych wymaga stałego nadzoru 30 tysięcy ludzi, zaś wysłanie każdego kosmonauty na orbitę kosztuje setki milionów dolarów. Koszt samego startu to około $1 miliard. Chodzi więc o to, aby opracować i zbudować wahadłowce, których koszt eksploatacji nie będzie przyprawiał o zawrót głowy. Popyt na transport ładunków na orbitę jest bowiem ogromny. Ponieważ przetwarzamy coraz więcej informacji, potrzebujemy coraz większej ilości satelitów komunikacyjnych, a tym samym coraz większej ilości wahadłowców, które mogłyby je umieszczać na orbicie. Prace nad nowym typem kosmicznego samolotu są zaawansowane. Japońska Agencja Badań Kosmicznych NASDA pracuje nad niewielkim wahadłowcem o nazwie HOPE. Jego przeznaczeniem będzie dostarczanie ładunków i ludzi do krążących wokół Ziemi stacji kosmicznych. Być może japoński wahadłowiec odbędzie pierwszy lot jeszcze przed końcem wieku. Francuzi mają odmienną koncepcję. Ich wahadłowiec Hermes ma być wystrzeliwany w kosmos za pomocą rakiety Ariane 5. Zabierając do 4 ton ładunku, Hermes będzie dostarczał materiały do budowy Europejskiej Sekcji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ta wspaniała przyszłość wydaje się bliska.
Staramy się wykorzystać najnowsze technologie, aby skonstruować statek kosmiczny, który będzie startował i lądował jak samolot. Nie będzie miał żadnych rakiet nośnych, nic nie trzeba będzie wyrzucać. Jeśli uda nam się w pełni wykorzystać doświadczenia ostatnich 20 lat, ten wahadłowiec otworzy nową erę w badaniach przestrzeni kosmicznej. W niezbyt odległej przyszłości wahadłowce staną się częścią codziennego życia. Ale do czego będą służyły? Niektóre będą super szybkim środkiem transportu na inne kontynenty. Lecąc na wysokości 112 km, kosmiczny samolot przebędzie dystans dzielący Nowy Jork i Tokio w niecałe pół godziny. Inne będą zaopatrywały stacje orbitalne, których budowę już rozpoczęto. Dzięki materiałom dostarczanym przez wahadłowce z Ziemi możliwe będzie stworzenie nowych typów stacji kosmicznych. W przyszłości ludzie będą mieszkać w orbitalnych hotelach i studiować na orbitalnych uniwersytetach. Zauważono, że długotrwałe przebywanie w stanie nieważkości wywiera niekorzystny wpływ na ludzkie ciało. Gdy tylko ten problem zostanie rozwiązany, ludzie będą codziennie dojeżdżać do pracy na orbitę. Kolejne generacje wahadłowców będą kursowały pomiędzy bazami a Księżycem. Zaś pewnego dnia dzięki nim rozpocznie się prawdziwa kolonizacja kosmosu. Niezwykła maszyna spełni niezwykłe marzenia człowieka. Jutro o tej porze niesamowite maszyny prezentują śmigłowce wojskowe, a za chwilę dzieło inżynierii ekstremalnej, najwyższy w Europie Północnej wieżowiec i do tego skręcony.